Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Dicey Dungeons. I tak, bez zbędnego mordzenia, powracamy do tego innego jak złodzieja. I pomimo tego, że ostatnio robiliśmy tendencję wzrostową, dzisiaj też chciałbym zrobić tendencję wzrostową. Więc nie przedłużając, idziemy po prostu tutaj, walczymy i zobaczymy, co my tu mamy. Magik oraz śluzak. Nie powinno być jakoś szczególnie trudno, a więc zobaczymy, jak to wyjdzie. I tak, odporność na truciznę, nie żeby to miało znaczenie. Okej, w ten sposób mamy 3, tutaj robimy 4. Okej, super, tak. Oj, niedobrze będzie 4 zatrucia. Ale no. Ogólnie po ostatnim odcinku chyba wiecie, jakiego typu chciałbym strategię zrobić. Co z niej wyjdzie, to już moja działka, nie moja kwestia. Się zobaczy. A póki co tak. Mamy. Potrzebujemy 4 obrażenia. A tu mamy 4 obrażenia. Niestety, następna walka zaczyna się od 5. Więc tak, będzie trochę ciężej, bo pierwsze dwie rundy potencjalnie mogą być do niczego. Ale tak, zobaczymy. I dobrze, podróbka, zdublikuj kość, super. W naszym przypadku oznacza to po prostu daj dowolną kość. 1-4 oczywiście. Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć więcej. Musimy po prostu jakoś to przytrzymać. I teraz tak. Tutaj mamy 4. Jeśli to będzie 6. Więc oczywiście, że to zrobię. I dobrze, dobrze. W następnej rundzie powinniśmy z nim wygrać. No nawet wygramy. Dostaniemy co prawda 5 obrażeń, ale no. Najważniejsze, że wygramy. Bez mordzenia i... To było trochę głupie. Mogłem zostawić na później to. Dzielnik kostki bym mógł zaczynać wtedy, wiecie, od innej wartości, a tak to trudno. Tak to trudno, będziemy musieli zaczynać od 4. Ale tak to jest, jak człowiek po godzinach sobie siada do Dicey Dungeons. Tak mocno po godzinach, kiedy już. Kiedyś to byłoby normalna pora dla mnie do nagrywania, ale teraz... No jeśli mam być szczery, to teraz raczej jest co takie... Powiedzmy, że o tej godzinie już zazwyczaj, no, nie funkcjonuje. Ale co już, no zobaczyłem, że po prostu dwie dni tylko Elden i Elden. Nie miałem czasu na ogranie niczego innego, no to... Ja poświęcę chociaż raz na ruski rok, żeby... No, wiecie. Ale żeby było coś innego. Nawet jeśli ten odcinek ma być, powiedzmy, bardziej taki lekkomyślny. Tak, to chyba jest dobre określenie. Ale tak, no, jakoś tak pomimo tego wszystkiego wierzę, że może się to udać. Okej, dobra, pozwól tam chociaż zeskipować wszystkie zbędne wartości, więc super. No i tak. Co tu więcej mogę powiedzieć w sumie o tym wszystkim? No. A nic takiego więcej nie mam do dodania. Poza tym, że tak, skupmy się na tym, żeby może nie umierać. To i tak nie będzie proste. W szczególności w moim wykonaniu, kiedy zazwyczaj jestem idiotą, który nie myśli, nie liczy ani nic, tylko na szybko robi, a teraz jeszcze idiotą, który najchętniej by spał. Więc... A cóż. Ale dobra. Pokonany, skrzynka jest. Dmuchawka, dobrze. Lubię dmuchawkę. Co prawda bardziej ulepszoną preferuję, ale nawet taka nieulepszona może być. Dobra. Tak. I w sumie mogą trójkę zduplikować. Byłoby lepiej. No cóż. Jemy czy zostajemy? Nie, no robimy skipa. Jest dużo skuteczniejszym wyborem niż siedzenie na dmuchawkach. Okej. Okay. Nie, żeby to był jakiś problem. Bo i tak znamy wszystkie wartości. Teraz te dwójki. Mógłbym pójść na trójki, ale... Po co? Po prostu naprawdę po co?
lepiej po prostu naturalnie przechodzić z wartości na wartość. Jedne są to przeskipować jedynki na dwójki, możesz, jako taka opłaca. I potem przeskakiwanie do dużej niższej wartości. A, akurat 12, dobra. Dobra, to nawet nie ma co płakać, martwić się i tak dalej. Wygrana. Bardzo prosta. Level up. I teraz Saluser Blue Kunai. Jak zapewne kojarzycie, ostatnio pokazałem wspaniałą strategię z tym, więc no... Zostałem przy sali luster. Strategia trochę mnie zabiła, ale... No... Jak wszystkich rzeczy... Wezmę bandaża. Jest może lepszy, ale... Zawsze na jakieś krytyczne momenty będę go nosić ze sobą i... Poświęcać kostki. To jeszcze przydało się ulepszyć, żeby było jak najlepiej. Ale tak poza tym to jest chyba dobrze. Tak, zaryzykuję teraz w ten sposób. Potrzebujemy jedną buchawkę. Mogłem dobrać jedną trójkę, tam mogłem. I teraz chociaż nie jest to takie potrzebne. A zapomniałem, to nie jest to, że można użyć jeszcze raz. Ja jestem idiotą. To wrzucę dodatkowe kostki po prostu. Ale tak, właśnie o tym mówiłem, że pewnie będą takie akcje tutaj dzisiaj. Chyba naprawdę nie myślę. I zapominam, co gdzie było. Ale mniejsza. Tak, jedyneczko, tak, piękne, dwójeczki. Zarabiać nie, zostajemy na tym, na czym jesteśmy. Przy pierwszej lepszej okazji sala luster. Jest to w sumie co każdym, które będziemy mogli jakoś sobie powielać kostki. Potem tylko zdobyć właśnie fajne rzeczy, które mają swobodne korzystanie z wartości typu parzysta, nieparzysta albo dowolna, to byłoby w ogóle jeszcze najlepsze ze wszystkich możliwych. I wtedy wygramy po prostu dzięki temu, że mamy właśnie nadmiar kostek. Tak. A mówi coś innego, a nie jest koń... A ja ten, jak to się nazywa? Ja nie przeczytam. Ale tak, skończyły się po roku, a ja jestem tu znacznie dłużej. Nie rozumiem. Skipowałem, bo spodziewałem się, że on powie znowu to samo, że on po prostu alergii na lochy, jak jeszcze mówił kilka. Ale dobra, skoro to nie to, to... Błąd i tak, czarodziej, yeti i łobuz. Czarodziej pozwoli nam... Jak to? Ale luster sobie ulepszyć. Albo dmuchawkę, albo co, jestem bardziej za salą luster, więc tak. A dwa. No, to by trochę marnotrawstwo, ale i tak bardzo długi czas tego nie używam, a powinienem. Więc chociaż tak zrobimy. Potknięcia w sumie najlepiej korzystać zawsze, kiedy jest okazja. Jak teraz już pamiętam, czym ono jest. O, i oczywiście walka tego wymaga od nas, właśnie to jest taka walka, no, powiedzmy, bardzo spokojna, co to po co. I wtedy czasami przeoszczędzić na jakąś trudniejszą walkę. Jak na przykład teraz tym czardziejem użyłem, ale nie było to aż takie konieczne. Zabrał 5 obrażeń. Zaraz będę miał już tutaj, no nawet mam potknięcie znowu. Nie, żeby to było, wiecie, wielce potrzebne, ale no. Rano. Potknięcie jest. I zacznę od czwórek. Nawet nie czekam, ulepszamy salę luster, żeby mieć pierdyliard kostek. I tak, czwórki może nie są najlepsze ze względu na obrażenia. W sumie to jest najgorsza wartość, jaką możemy mieć. Ale nie jest z nimi aż tak źle ze względu na to, że w sumie no... A jak to się nazywa? Można je łatwo na piątki zamienić. Będziemy mieć tak tego bardzo dużo, no i tak. Następnej rundzie szóstki. Też nie są aż takie dobre, ale przynajmniej są pożyste, więc znowu salę luster aktywujemy. No i dwie jedyneczki. Tylko to smutne. Żebym narzekał. Ale luster. Znaczy tam takie jedyneczki, co to. Mimo wszystko zawsze mogą zadać przynajmniej te kilka obrażeń. A jeśli chodzi o to wszystko, to no. Też nie będę narzekał, bo nieważna jaka wartość, właśnie sale luster zawsze coś sobie znajdą. I tak, teraz będą jedynki. To mogłoby być w sumie nie najlepszym decyzją. Dobra, co ja tu będę narzekał?
A zmieniamy jedynki w dwójki, sala luster, tak. Tak. 6 kostek bazową, to jest po prostu piękne. Nie powinniśmy zginąć. Czasem nawet nie możemy zginąć jeszcze, patrząc na to, że mamy 15 życia, od maksymalnie 10 bije. No i teraz nam trochę kostek zamrozi, ale mamy ich tyle, że nas nie interesuje. Okej, okay. Tak. No i pokonany. Następną walkę chyba znowu zaczynam od czwórek. Jak mówiłem, nie najlepsza wartość, ale może być i trujące igła max 2. Dodawaj zatrucie. Myślę, że max 2 jest trochę bolesne. Ale czy jest to problemem? Później może to weźmiemy. Będziemy mogli się bawić trochę w podtruchanie. Na razie zostaniemy z tym, co mamy. Nic pewnego, jeszcze podróbę może warto byłoby zmniejszyć, jak tak myślę. Da, dobry pomysł nawet. No, jedno jeszcze. To tak robimy. Nawet nie wiem, czemu tak się kończy, ale no. A czy musimy tego używać? Chyba nie. Użyjemy. Nie jest to może najskuteczniejsze, bo najlepiej było to na trójkę wrzucić. Ale no, wrzucimy po prostu jak jest na wpadek, gdyby on miał właśnie jakieś super wartości. No bo zaraz coś i tak naładuje. Widzicie? Raczej tak szybko, aż go nie pokonamy. Mamy 5-1. Można było się spodziewać. Mógłbym zrobić skipa, ale nie zrobimy. Po co w sumie? Gramy bez problemu. Jest tak. I nawet nie będę jedynych w dwójki zmienił. Będziemy wtedy właśnie idealnie dwójki na następne starcie. Jedyneczek nam spokojnie wystarczy na zadanie wystarczającej dawki obrażeń ze sztyletu. Idealnie na styk właśnie będzie. Dzięki temu, że mamy podróbę oraz wytrych. Więc no. Sukces i to wielki. Jej. Nawet nie wiem, po co taki podgadam. Masz to za zmęczenie. Mniejsze. To jest tak, kieszonkowiec. Kuszący, ale już trochę za późno na to. Trująca igła. Jaka igła? Proca. O. Albo magiczna włócznia. Magiczna włócznia fajna, ale no. Ciężko będzie ją aktywować. Jedno z tych dwóch na pewno bym brał. Dobra, wezmę magiczną włócznię. Nie będziemy się aż tak bawić, wiecie, w mocne trucie, więc no. To już jest ten etap 11. To jest ten etap, gdzie trzeba wszystkich pokonać, więc... Kryjemy jabłko i nawet się nie przejmujemy niczym. Tak. Idealnie. Na trójeczki wszystko, nie jest to może najlepsza decyzja z punktu widzenia tego, że w sumie no, jak to się nazywa, dadzą czwórki przez to? Ale z drugiej strony dużo obrażeń szpiankowi zadaliśmy, więc jest w miarę w porządku pod tym względem. Okej, jedna kostka będzie jedynką, a dwie będą zamrożone, podpalone. Nie łopiec się nauczy gadać. A ja mniejsze, dobra. Mamy. Super. Kacja czegokolwiek. To możliwe, że będziemy musieli walczyć jeszcze jednym. Dobra, bez tego też byśmy musieli walczyć, więc to nic nie zmieni. Przynajmniej nie będziemy sobie dodatkowych obrażeń nakładać. I ponownie, jedna piątka stanie się jedynką. I dwie piątki będą podpalone. To nie, teraz nie piątki, szóstki, bo piątki przed chwilą mieliśmy. Gdybym wziął swoją tą magiczną włócznię, to teraz były potężne obrażenia. Tak to niestety nie. Nie zmienia to jednak nic, bo idealnie mamy takie wartości, żeby wygrać, więc no, jest dobrze. Nawet bardzo dobrze bym powiedział. Dobra. Jabłko, zobaczymy, co my mamy tutaj. Unik, kuszące, ale nie. Nie mamy nic na odliczanie, więc nie. Szynka, zobaczymy, co oferuje. Przyda się. Z podróby póki co to będę nosił i możemy wziąć ze sobą bandaż czy magiczną włócznię. Krakena potrzeba czegoś do obrażeń, więc magiczna włócznia będzie lepszym wyborem. Ale na żuka bezpośrednio już wezmę bandaż na wszelki wielki.
prawda widzę, że zaczynam od jedynek, więc to jest taki trochę... Kalasz mógł być lepszym wyborem, szczerze mówiąc, ale... Nie będę tutaj teraz płakał. Mogę tej dwójki nie rzucać. Idziemy na trójki już od razu. Tak będzie lepiej. Będziemy mogli w jedną turę już przeskoczyć do szóstek, zadać obrażenia z magicznej włóczni i mieć spokój. Tak, wiem, że mogą teraz, ale nie opłaca się akurat jednak dwójek i trójek wymieniać na 4, 5, 6, bo... W szczególności 2, 3. Może tak powiem. Właściwie jedynka jako tako, ale 2, 3 to już jest najgorsze, co może być teraz. Zacznę od tego. No nie udało się. Nie wiem, jakie są wartości, ale to nie ma znaczenia, bo przeskakujemy to, przeskakujemy to. Tak. 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 Super. I dobra, następna runda powinna być tą, w której możemy wygrać. Nawet będzie. Teraz... Dobrze, nie jest aż tak źle, jak mogło być, więc jest okej. Tak. Tak. Nie jest to może najlepsza decyzja. Ale lada moment wygramy, więc... No. Więc jest dobrze. I będziemy zaczynać od czwórek w następnym starciu. Nie, nie od czwórek, piątek. Prawie najlepsza wartość, jaką byśmy mogli mieć poza jedynką. Albo dwójką, albo trójką. Aha, tutaj, przed chwilą przecież byłem, nie będzie nic takiego złego, więc tak. Weźmy bandaż, chociaż... 24 HP, nie, dobra, nie trzeba nam jeszcze bandaża, przeżyjemy. Okej. Okay. No i witaj, Olchateńcu. Tak. Tak. Taki nie opłaca wymienić, chociaż nie. Okej. Okay. Dobrze. Idealnie. Nie jestem, to może być jakieś kolosalne obrażenie, ale jestem tak zadowolony z wyniku, więc no. Będzie dobrze. Czuję, że będzie bardzo dobrze. Dobra. Jedyneczki. Jedyneczki. Zmieniamy w dwójeczki. Do trójki przeskakujemy, czy nie? Dobra. Może to być ryzykowne, ale przeskoczymy. 17 życia. No, spokojnie go pokonamy. A z tego, co widzę, jeszcze to aktywuje wszystkie swoje moce. Więc zada sporo obrażeń. I ta runda już musi być tą, w której go pokonamy, bo jest ryzyko, że możemy zginąć. Ale dobrze. Będzie okej. Okay. Dobrze, różnicy co nie robi. Teraz mam tak 2, 4, 6, 8, 10. Jak brakuje kostki, to wolę użyć potknięcia niż zginąć. No, i już teraz lepiej. Przeżyliśmy, jak mówiłem, jest super, teraz tak cios w plecy, potrzeba trójki, zadaj. Boże, do jeden przy każdym użyciu przedmiotu. To jest idealne dla nas, jako tako. A wiecie dlaczego? Jeśli byśmy byli na trójkach, byśmy mogli używać mnóstwo różnych przedmiotów, typu dźgać sztyletem dużo razy, a kostek dużo łatwo uzyskać. I byśmy potem mogli dzięki temu zadawać olbrzymie obrażenia, ale to jest coś tylko na trójki. Ład do metalu jest też super, bo wiecie, na dowolnej wartości 3 lub w górę będzie można właśnie fajnie 3 rzeczy mieć ulepszenie. Wszystkie rzeczy są super, no ale... Kiedyś jeszcze coś, no nie wybór, da się. Ale dmuchawka za 4... Właśnie to jest najważniejsze. Najważniejsze ze wszystkich. To zobaczmy. Nic z tego, to jest badziew. No dobra. No więc tu oto jesteśmy. Z takim sprzętem. Zobaczmy, dokąd to nas doprowadzi. Jeszcze okaże, że tego bandaża nieraz nie użyję. Niepotrzebnie go kupowałem. Ale dobra. Jeszcze nie ma co tak też. Aż jakaś może się okaże, że jednak sobie o nim przypomnę w jakimś ważnym momencie. Tak.
Tu mamy chyba dwie krystalizacje. Jednak nie. Jednak klometwa ważniejsza. Okej, w takim razie czym by zdjąć klątwę wytrychem? Idealnie. Teraz to jest lepszy wybór. Tak, wiem, że mogłem zrobić tamto, ale nie chciałem. Wolę naturalnie poczekaj teraz na szóstkę. I dawaj, dawaj. Dawaj tą klątwę, zobaczymy co dalej. Nie jest najlepiej, ale... Nadal jest znacznie. Okej. Zaryzykujemy z tym, dobra. Spodziewam się trochę lepszych. Ale okej, może być. I... podpalony i nie ruszam. Nie czuję potrzeby, naprawdę. Tak to już mamy ugrane. Dobra, bardzo nawet dobra. Nie ma na co narzekać. Okej, wytrych proszę. Dziękuję. W sumie głupi jestem, powinien to od razu na dwójki zamienić. Na szczęście upamiętałem się zanim było za późno. Ale tak. Poziomy powoli wpadają. Tutaj żremy. Na sklep opatrzamy. Okej. To by mogło być ciekawe. Ale po prostu spasuję na tym i... Zaraz, a która jest niepotrzebna. Dobra, w takim razie na Aurorę. Dobrze, dobrze. Zaczynam od trójek. Opłaca się coś tutaj zmieniać? No na pewno jedno tak się opłaca, żeby zrobić to. To się opłaca też tak. A resztą możemy w sumie zaatakować. Dobra, w następnej rundzie są czwórki, czyli jedne z gorszych wartości. Chociaż nadal nie najgorsze. Ja patrzę na to, że tu jeszcze zostaną zamienione w jedynki, to jeszcze lepiej. W sumie to bez różnicy, czy są zamienione w jedynki, czy nie. Ale dobra, wszystko teraz przerzucamy na piątki. Prawie wszystko, bo jeszcze tak najpierw. Czemu nie, użyjemy potknięcia. Nie robimy szóstek. Mógłbym, bo tu wiecie, bez większej różnicy. Chociaż. Robimy szóstki. Tak, dobrze, że to zauważyłem. Robienie szóstek jest wartościowe. W szczególności, jeśli można dzięki temu wygrać. Teraz tak. Szkielet czy papierowa rycerka? Ona ma kontrolowane obrażenia, ale dosyć wysokie. Szkielet ma niekontrolowane. Klątwę. Idziemy najpierw na szkieleta. Tak. To chyba będzie lepszy wybór. Ale dobra, mniejsza, tak, tak. Standardowo, tak. Nie na dmuchawkę! No cóż. Teraz już zlamiłem. Za szybko. Ale tak. Mimo wszystko full focus, spokojnie, nic się nie dzieje. Gwiezdny kluczu jakoś to będzie. O, i teraz najgorzej. Tracimy dużo przez to. Dobra, tak. Tak, tak. Ale no, mimo wszystko powoli możemy działać. Znowu dostał dwójkę. Wygląda tak, jakby dosłownie on zawsze musiał dostać dwójkę. No niestety. Jestem świadom, że tak prawdopodobnie to działa, bo wiele postaci tak działa tutaj właśnie w Dice Dungeons. Gra tego nie, nigdy nie przyzna, nie powie, ale tak, no niestety tak to działa. To było głupie. Czy trzy obrażenia, jak to mogłem zrobić? Cztery obrażenia. Dobra, czemu nie? Gdybym to... Patrz, gdybym tego nie zrobił, to byśmy już go pokonali. Ale cóż. A cóż. Będzie klątwa. To na szczęście dużo nie zmieni. Bo co by się stało, czy nie stało, to i tak już mamy ugrane w dowolny sposób. No, na czym by poszła klątwa, to już nie istotne, ale tak. W każdym podróżniku kryje się szkielet, który tylko czeka, żeby się wydostać.
Trochę prawdziwe. I trochę makabryczne jednocześnie. Ale okej, okay, papierowa rycerka. Papierowa rycerka. Zdatna na ogień. Ognia nie posiadamy. Niestety. Prawie bym znowu tą samą lamę zrobił. Ale na szczęście nie zrobiłem, więc tak. Nie, nie przeskoczymy tutaj. To byłoby zbyt... Ale dobra. Dwie kostki zablokowane, no niestety. Możemy tego nie przeżyć, jak tak w sumie teraz myślę. Dobra, to na piątkach będziemy musieli teraz użyć tego. I od razu w następnej turze używamy. Bo tak 7. Ja 7. To będzie 6. Mam jeszcze dwie rundy. Nie najlepiej i na dole. Cztery, osiem, 12, 16. Nie będę się oszczędzał. Po prostu robimy ile wlezie obrażeń. No i w następnej turze wygrywamy. No. Bo nie ma jak zadać nam większych obrażeń, jak mówiłem, są kontrolowane. Więc zostajemy tutaj teraz z 5 życia. W następnej turze. Nie! Nie, jednak się trochę to policzyłem, bo to dwa spadania o jeden. Dobra, to i tak byśmy przeżyli jeszcze tamtą turę, ale to bez znaczenia. Wygrywamy. Jest super. Mam dodatkową kostkę. Możemy coś ulepszyć. 14 obrażeń. Albo sztylet na plus 1. Zobaczmy jeszcze inne rzeczy. Bandaż, dowolna kostka zawsze leczy za 1. Tutaj 5 użyć, ale to się nie opłaca, to nie. Bandaża nie ulepszamy. Może go wezmę, jeśli będzie jakiś taki niebezpieczniejszy przeciwnik. Ale z tych wszystkich rzeczy sztylecik plus 1 robi się super. Magiczna włócznia, 4 obrażenia raz na kilka tur. Sztylecik. Tak, sztylecik był chyba najlepszym wyborem. Walczymy z kim? Uwaga, uwaga. Basterem. Dobrze. Ale jest dobry Baster. Walczyliśmy z nim już wielokrotnie. Jeśli nie pamiętacie, to problem sprawdzać, ale teraz jesteś kostką? Hej, hej, uwielbiam spotykać kostki. Czy wiesz, że kostka rymuje się z błahostka? A to znaczy, że nie masz szans, stawaj do walki. A tak, tak, piesę w smokę. O, i teraz w sumie patrzcie, co to teraz... Ile tym mam obrażeń? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 10, bo to idzie, żeby... To plus 1. Aha. A jeśli byśmy to zrobili na dwójkach, to będzie 6. Jakie 6? 3, 6, 9. 12. 15. Dobra, bardziej się opłaca. Zamienić to w dwójki. Dobra. Super. Super, po prostu. Piękne, piękne. Tutaj będzie trochę pluł ogniem. Na całe szczęście nie jest to nic takiego wielkiego. Nawet się nie będę oszczędzał. Tam dodatkowymi kostkami. Rozdzielamy co się da. I lada moment będzie już jego koniec. Ja to po prostu czuję w kościach. Tak, w kościach. Idealne. Ale mniejsza. Tak. Nieważne co się stanie, w następnej rundzie już wygrywamy. Wystarczy tylko dojść do szóstek. A z szóstek Gidą i dwoma tamtymi. Robimy GG. Więc proszę, tak, 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 tak. I mówiłem, GG, udało się, wygraliśmy. Więc tak.
Ale tak szczerze, co byś w ogóle zrobił z pragnieniem swojego serca? Nie no, racja, głupie pytanie. Przejdź lepiej do koła. Tak, i uwaga, uwaga, jaki wynik. Już by się spodziewał. Po raz kolejny, porażka. Już wygląda na to, że nie musisz podejmować żadnych wielkich decyzji. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Może następnym razem. Dało się, wygraliśmy. No i cóż, jako że wygraliśmy, to nie ma nic więcej do dodania, jak tylko to, że no, super. Następny odcinek. Znalezione, nie kradzione. Potem się zobaczy co i jak, a póki co to tyle, więc dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że jesteście bardzo zadowoleni z tego wszystkiego i wam się podobało. No i tak, następny odcinek będzie już niedługo. A póki co tyle, jak już mówiłem, no i trzymajcie się. Hej, hej!